Witamy was bardzo serdecznie. Bardzo. Tak. Ostatnio padło pytanie, czy zrobię test polityczny. Więc stwierdziłem, w sumie czemu nie. Mm-hmm. Nie jest to co prawda test na stronce, z której żeśmy normalnie robili testy. Ale też pewnie do tej serii się to będzie zaliczać. Cóż, no mam nadzieję, że nie będzie on długi, ale będziemy go robić razem, bo w sumie mamy pewnie takie same poglądy. No, też myślę, że będzie podobnie, ale możesz bardziej ty go robić. No dobra. Najbardziej zaawansowany, więc no to do czegoś zobowiązuje. Okej, więc tak, mamy dla ciebie trzy ważne informacje. Wykonanie quizu nie zajmie ci więcej niż 9 minut. Odpowiedzi są automatycznie zapisywane. Możesz wyjść z quizu w każdej danej chwili. No, no dobra, polityka prywatności. Okej, spoko. O kurwa. Ekologia. A dlaczego pytanie... A, 1 na 107. 107 pytań jest. A one są dosyć krótkie. Czyli ochrona środowiska jest ważna we współczesnym świecie. No, no tak. Właściwie to nie tylko współczesnym, ale ogólnie, nie? Więc wydaje mi się, że kurde, jednak powinniśmy jakoś dbać o to. A w sumie kiedyś też tak było, że się buntowałem przeciwko temu, że o, chcą usunąć piece na węgiel i w ogóle. No. I teraz też mam taki ambiwalentny stosunek, bo wiem, że trzeba to zrobić, ale z drugiej strony, wiesz, to nie może być tak, że... Nie każdy ma też możliwości, tak, nie? Tak jak na przykład moi rodzice kupili panele słoneczne i skorzystali z dofinansowania. I wtedy to się opyla i jakby profit jest w dwie strony, nie? No ja czytałam, że takie zmiany różne jest najgorzej wprowadzać na przykład w kamienicach, gdzie to jest na kilka mieszkań, no. Tam jest wszystko takie stare i już naprawdę od zera praktycznie trzeba by to było zrobić, nie? Czyli tak, powinniśmy zrezygnować z tanich źródeł energii, aby dbać o środowisko. Tanie źródła energii. Teraz, co mamy na myśli mówiąc tanie? Bo tak na dobrą sprawę cena tej energii cały czas się zmienia. Cena węgla się zmienia, a też pytanie, czy na przykład energia atomowa jest tańsza i gdzie jest tańsza? W jaki sposób, nie? Czy po prostu w bardziej taki sposób niezdrowy, zdrowy, czy właśnie w drogi sposób, więc, ale co to znaczy dokładnie drogi? Więc ja nie mam zdania na ten temat, bo moim zdaniem to jest zbyt nieprecyzyjne pytanie. No. Jeżeli by było na przykład pytanie, wiecie, czy... Wiecie, może jest jakieś tanie, ale dobre źródło. No drogi. Właśnie, a jeśli na przykład by było, zrezygnować z nieodnawialnych na rzecz odnawialnych, no to tutaj już mamy jasność, tak? Dobra, to nie mam zdania. Regulacje środowiskowe są potrzebne. No, są potrzebne, ale też w dużej mierze czasami może dochodzić do jakichś tam nadużyć, nie? Bo to też jest tak, że niektóre koncerny czy stowarzyszenia typu Greenpeace wykorzystują to. I to nie ma większego sensu, więc ogólnie się zgadzam. Sprzedaż i produkcja żywności GMO powinna zostać ograniczona lub zakazana. No i czekaj, jak to było z tym GMO, bo to już tyle jest tych pojęć. Genetycznie modyfikowane i teraz najlepsze. Jedyne badania, które potwierdzają, że GMO jest w jakikolwiek sposób szkodliwe, to badania Greenpeace, które uznano za nienaukowe. No właśnie. Więc GMO, słuchajcie, prawda jest taka, że mówi się, że GMO to jest jakaś nowa technologia i tak dalej, ale w sumie samo GMO to jest, no chociażby, nie wiem, pszenżyto. Pszenżyto, połączenie żyta i pszenicy. To już można z góry nazwać GMO, bo jest to modyfikowane w jakiś sposób. Więc powinna zostać zakazana. Zdecydowanie się nie zgadzam. GMO jest potrzebne, jeśli chcemy mieć co żreć. Musimy walczyć z globalnym ociepleniem. I tutaj powiem, że tylko zgadzam się, dlatego że... No to też to pojęcie jest czasem wykorzystywane w głupi sposób i nieprawdziwy sposób. Dlatego, nie? Że na przykład... promuje się takie osobowości jak jakaś tam Greta, która jest dziewczyną nie znającą w ogóle tematu i czytającą z kartki. I wiesz, jak nie ma co z kartki powiedzieć, to już nie wie co powiedzieć. A z drugiej strony na przykład uważam, że mało się robi w stosunku do takich hodowli krów, wiesz, że... No bo pierdnięcie krowy, jeżeli jest częste i w grupie krów, to jest bardzo szkodliwe dla środowiska, a takie duże hodowle właśnie dużo tych gazów produkują. No też słyszałam. Więc zgadzam się. Człowiek przykłada obecnie zbyt dużą wagę do ochrony zwierząt.
Nie, czy zbyt... no myślę, nie. Nie, no zdecydowanie się nie zgadzam. Mhm. Znaczy, tu też jest kwestia, że czasami ekolodzy nie wiedzą, o czym mówią, nie? Że widzą jakieś martwe zwierzę pogryzione przez drapieżnika i mówią, że to myśliwi. No, no. Albo mają pretensje do myśliwych, że zastrzelili żubry, które są chore i które mają pasożyty, które by się normalnie przyniosły na inne zwierzęta, nie? No, albo też ochrona zwierząt pod tytułem wyjecie zwierzęta, więc jesteście chujowi. Tak. Segregacja śmieci jest ważna. No zdecydowanie się zgadzam. Zaznaczę, że zdecydowanie się zgadzam, tylko nie chciałbym, żeby wiesz, żeby było tak, że ja segreguję, a to wszystko trafia tak do jednego. I tak trafi do jednego, no właśnie, to jest też beznadziejne. Więc czasem. Ja się, no ale tak ogólnie, no to się zgadzam. Mhm. Istnienie fabryk mięsa zagraża środowisku. Fabryk mięsa. Tutaj nie mam zdania, bo są różne fabryki. No. O, gospodarka. Państwo powinno zapewniać osobom w skrajnej biedzie minimum wymagane do przetrwania. Znaczy, na przykład jestem za jakieś, wiecie, przytułki, że ci ludzie mogą sobie przyjść i coś zjeść, ale nie jestem za tym, aby na przykład każdemu rozdawnictwo kasy robić. Tak, słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś żyje w skrajnej biedzie, cały czas produkuje dzieci, to jest to patologia i te dzieci powinny trafić gdzieś do rodzin zastępczych. A ta jest powszechna antykoncepcja, więc te dzieci, więc no mają wybór, tak? Więc wezmę może, że w skrajnej biedzie. No dobra, to liczmy, że to nie jest patologia, tylko po prostu skrajna bieda. Mhm. No to powiedzmy, że się zgadzam. No tak. Upaństwawianie niektórych sektorów gospodarki jest korzystne. Upaństwawianie. Szczerze, rzadko się nad tym zastanawiałem, więc po prostu zaznaczę, że nie mam zdania na ten temat. Mhm. Wolny rynek zawsze korzystnie wpływa na gospodarkę. Nie zgadzam się. W sensie wolny rynek może wpłynąć dobrze, może źle, tak jak każdy. Mhm. Zależy jak to jest wszystko prowadzone i przez kogo, no, też, nie? Nie da się zrobić tak, żeby cały kraj bazował na wolnym rynku. Mhm. Waluta z parytetem złota jest lepsza od pieniądza fiducjarnego. Czekaj, co muszę sprawdzić. Co to jest pieniądz fiducjarny? Co to jest? To są papierowe banknoty. Znaczy, waluta z parytetem złota. Ja ogólnie uważam, że waluta już powinna być za jakiś czas całkowicie elektroniczna. No, byłoby tak, to bardziej korzystne, tak, nie? Tak, więc zdecydowanie się nie zgadzam. Mhm. Rząd powinien zwalczać różnice w płacach kobiet i mężczyzn. Ale to wiecie, to też znowu taki temat już się pojawił w sumie, tak, coś na quizach. Ale nie? Jakie różnice, że co, że kobiety na przykład mniej pracują i mniej zarabiają, bo to też tak może być, więc ja się ogólnie nie zgadzam. Nie zgadzam, bo rzeczywiście mogą być, tak, jakieś tam... Nie jestem za dyskryminacją kobiet. Ale nie jestem też za tym, żeby gadać jakieś głupoty w stylu, że bo my zarabiamy mniej niż mężczyźni. Tak, bo wszyscy mężczyźni zarabiają tyle samo. No. I pracują w takich samych zawodach. Wiecie, wyjątkiem jest właśnie to, jeżeli rzeczywiście te obie osoby naprawdę tyle samo robią, nie? To wtedy tak. Rzeczywiście, tak. Tak, czyli nie zgadzam się. Rząd powinien ograniczyć import z innych krajów, aby promować producentów krajowych. Ale niektórych produktów nie da się... w naszym kraju wyprodukować. No chociażby dlatego. Ja nie mówię, że te, które by się dało łatwo u nas zrobić, no to taki, wiesz, tak jak śmieszek z tym olejem palmowym był. Tak, hehe. Wiecie, że Doritosy uzasadniały, że przecież jest olej palmowy, bo w Warszawie jest palma, hehe, hehe. A powiem wam szczerze, że jak widzę w polskich produktach, znaczy, jak w zagranicznych produktach, to jeszcze mnie to nie rusza, a jak widzę w polskich produktach olej palmowy, to jest żałosne. Znaczy, bo on jest w jakimś chyba stopniu właśnie najtańszy do jakby, aby no go tak, wykorzystać, no. Ale ja nie do końca bym na tym. No człowiek polega. Jest jak trzoda chlewna, można go tym karmić. No nie wiem, ja bym w sumie mogła kliknąć, zgadzam się, bo ogólnie wiadomo, wiecie, ja jestem w ogóle za tym, że aby jakoś wspierać takich małych różnych tak, gospodarstw. Tak, tak, tak. Tak. Lokalne. Tak, tak, lokalne, właśnie, tak. Lokalne. Więc ja ogólnie zgadzam się, no ale na przykład bananów w Polsce nie wyprodukujesz. No nie, nie. Raczej. Aha. Nie wiem, ty, tak jak oglądaliśmy w Galileo, te pieczarki. Aha. Co u nas w Polsce jest jedna z największych hodowli pieczarek, które się sprowadza no, do innych krajów. Mhm. Głównie Niemiec. Zgadzam się. Podatki to kradzież. No,
w sumie to... To zależy potem, wiecie co, też jak te podatki są, potem co się z nimi dzieje. Tak. No bo jeżeli rzeczywiście, wiecie, na przykład jednym z najlepszych krajów do mieszkania jest taka Norwegia, z tego co wiemy, tam są najwyższe podatki, ale to oni muszą rzeczywiście jakoś dobrze, jak to powiedzieć, dobrze rozporządzać tymi podatkami, tak. Rzeczywiście ludzie są z tego zadowoleni, rzeczywiście to idzie na polepszenie służby zdrowia, edukację. Tymczasem w Polsce TVP, Albikla. No właśnie, a wiecie, jak wiemy, że nie wiem, kasa od ludzi pracujących idzie na to, aby dawać jakieś kuwa zapomogi tak. dla leni. Tak, 13, 14, 15, 69 emerytura. To ja pierdzielę, więc w naszym kraju myślę, że można się z tym zgodzić. Tak. Aczkolwiek wiecie, to też jest, podatki to jest bardzo ogólne, bo macie podatek od czegoś. Tak to powinno wyglądać, nie? No też, ja właśnie. Na przykład uważam, że podatek od tego, ja uważam, że podatek dochodowy jest kradzieżą. Mhm. To uważam, że to jest po prostu... To mogłoby być też, wiecie, fajnie jakby się to dało zrobić, że ten kto chce, ten daje ten podatek i jest jakby od razu, nie wiem, ma tą... to zabezpieczenie jakieś tam na starość tak. jako emerytura, ale tak. ktoś jeżeli chce, żeby, to może sam sobie zbierać. Żeby zamiast ZUS-u po prostu były jakieś prywatne przedsiębiorstwa, które się tym zajmują. No nawet banki takiego. Mogą coś takiego... Ale to to może zgadzam ja bym się. Wiedział, no tak też, tak myślę. Bogaci powinni płacić wyższe podatki. Nie zgadzam się. To, że ktoś jest bogatszy... No też się nie zgadzam. Dlaczego? To jest tak, że jak ktoś jest bogaty, to jest złe. To więcej powinien dawać innym. Ja nie mówię, że każdy bogaty zarobił uczciwie, ale dlaczego ma płacić wyższe podatki? No, to jakby chcecie, to się doróbcie, nie? Walka o równość klas społecznych jest priorytetem. Moim zdaniem... Bez kasty w Polsce. Znaczy moim zdaniem, zwłaszcza w Polsce, czegoś takiego jak klasy społeczne już dawno nie ma. Wydaje mi się, że to się powoli zaciera przez wiele, wiele lat. No też uważam. Są tam ludzie w skrajnym ubóstwie, ale z drugiej strony z tymi ludźmi, obok tych ludzi na przykład mogą jacyś nowobogaccy żyć i to sobie nie przeczy. No nie, no bez przesady naprawdę, więc to jakby ja nie, albo nie mam zdania na ten temat, można by też zaznaczyć, nie mam zdania. Bo czegoś takiego nie ma. Nie mam zdania na ten temat. Emerytura jest kwestią indywidualnego planowania i gromadzenia oszczędności. Nie powinna być finansowana przez państwo. Zdecydowanie się zgadzam. No. Chcesz, jeżeli nie masz hajsu na starość, to jest to twoja wina. Ej, ty wziąłeś, zdecydowanie się nie zgadzam. Kurde. Czekaj, poprzednie pytanie. Ale mogę zmienić. Tak, to zdecydowanie się zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam, okej. Prywatna działalność charytatywna powinna być głównym kanałem pomocy ubogim i potrzebującym. Prywatna. Prywatna, czyli na przykład, no nie wiem, WOŚP jest w jakimś stopniu prywatne. Nie, no to myślę, że też. Myślę, też się zdecydowanie z tym... Znaczy jak najbardziej publiczna też by mogła być, ale tak jak mówię, aby to nie było znowu rozdawnictwo, tylko jakieś jedno miejsce rzeczywiście sensowne. Bo to jest tak naprawdę ubodzy i potrzebujący. Ja na przykład uważam, że jak kobieta jest, za przeproszeniem, napierdalana przez męża, to tu już powinna być instytucja państwowa. Znaczy fundacja prywatna też, ale instytucja państwowa, która też by się tym zajmowała, nie? Zdecydowanie się zgadzam wtedy. Licencje, zezwolenia i związki zawodowe są niepotrzebnymi przeszkodami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oj, to zależy już czym. Właśnie, serio. Dlatego, że na przykład związki zawodowe bardzo dużo rzeczy utrudniają i mają taką postawę roszczeniową bardzo często. Ale rzeczywiście na niektóre rzeczy może się przydać to zezwolenie, aby nie wiem, jakiś Jan Kowalski, który na niczym się tak naprawdę nie zna, taki ferdek kiepski nagle założyłby, kurde, nie wiem, daj coś takiego właśnie. No przychodnie. No przychodnie na przykład. No przychodnie, no. Ja bym jednak chciał, żeby lekarz, który mnie leczył, znał się na tym. No. Może na przykład, no nie wiem, taksówkarzom bym na przykład wycofał te licencje. Moim zdaniem nie jest to jakoś szczególnie potrzebne. Czy tam zezwolenia też w niektórych przypadkach są potrzebne, no bo jak chcecie coś zbudować, to no, warto byłoby wiedzieć, czy to nie będzie w jakikolwiek sposób przeszkadzać. Nie, to może raczej się nie zgadzam. To raczej się nie zgadzam się. Związki zawodowe powinny podlegać przepisom obowiązującym każde inne stowarzyszenie. Nie można finansować ich z publicznych pieniędzy, nie przyznawać im przywilejów. Ja się z tym zgadzam, dlatego że związki zawodowe, tak jak ci mówiłem, bardzo roszczeniowo podchodzą do wielu rzeczy. Rząd powinien gwarantować powszechny, darmowy dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa. Uważam, że tak, ale jakość tego powinna być lepsza.
To są takie... Ja jakby jestem za tym, żeby państwo w tym swoim byciu socjalnym skupiało się tylko na tych takich najwyższych potrzebach. Typu no tak. Bezpieczeństwo, żeby było jakieś tam wojsko, policja, aha, straż pożarna, czy właśnie zdrowie. Edukacja też mogła, tak jak szkoły na przykład, myślę, że też to może być jeszcze publiczne. Więc ja się ogólnie zgadzam z tym. Mhm. No zgadzam się. Bank centralny pełni kluczową rolę regulującą gospodarkę, dlatego musi istnieć, być niezależny i nadzorować banki komercyjne. Nie, wydaje mi się, że nie. Dlatego moim zdaniem im mniej państwowych instytucji, tym lepiej. I taki... No, skoro mamy na przykład konkretne przepisy w stosunku do banków, to moim zdaniem to jest wystarczające. Mm-hmm. Wystarczy, że jakiś minister się tym będzie zajmować. Mm-hmm. Bank centralny. No, tak. Więc. Poczekaj. Nie zgadzam się. No. Większe sklepy mają zbyt dużą przewagę konkurencyjną, więc powinno się regulować ich godziny i dni otwarcia, a także maksymalną wysokość rabatów, które mogą zastosować. Nie zgadzam się. No ja każdy powinien funkcjonować tak, jak mu się podoba. Czy chce w niedzielę pracować, czy nie? No tak. Co, no sorry, no tak po prostu jest, że duże hipermarkety wygryzają małe sklepy. No małe sklepy po prostu tak. Są często drogie właśnie. No właśnie. A druga sprawa jest taka, że dajmy na to, jak ktoś chce, to może sobie z tym poradzić. Przykładem jest choćby sklep u mnie na wiosce, gdzie on był takim typowym sklepikiem, no małym sklepikiem. Mm-hmm. Wybudowała się Biedronka i Lidl i Żabka. I ale jak... nadal funkcjonuje, daje no sobie radę. Znaczy jest teraz, przekształcił się w hipermarket. No. Taki nie sieciowy, ale hipermarket. Znaczy ogólnie wiecie, nie wszystko tam jest jakieś bardzo najtańsze, ale mają różne fajne produkty, których po tak. prostu tam w Biedrze się nie znajdzie. Tak. No bo sorry, w Biedrze nawet nie ma groszku z marchewką w słoiku. Więc zdecydowanie się nie zgadzam. Mhm. Okej, okay, dalej się poruszamy po temacie gospodarki. Biedni ludzie są biedni w wyniku swoich złych decyzji. Ach, to jest różnie, sytuacje są różne. No właśnie. Jedni rzeczywiście są, bo nic nie robią, ale są tacy, którzy tracą cały dobytek, bo na przykład coś im się przydarzyło w życiu. Mhm. Czasami nawet jak taka biedna osoba popełni jakiś błąd, to też nie jest do końca jej wina, tak całkowicie. No, nie, ja myślę, że może też nie mam zdania w sumie. Tak, bo to jest takie pomiędzy mi się wydaje. Tak, nie mam zdania na ten temat. Publiczne finansowane badania naukowe są lepsze od tych prowadzonych przez prywatne instytucje. Tu też nie mam zdania, bo zazwyczaj to jest tak, że dostaje się konkretne wytyczne, jak to ma wyglądać. Mhm. W sensie, wiecie, tutaj macie prowadzić takie badania, żeby to się zgadzało. Więc wydaje mi się, że zarówno konkretne państwo, jak i konkretna instytucja, jakaś badawcza, naukowa, może mieć interes w tym, żeby fałszować jakieś badania. Mhm. Więc nie mam zdania. No. Dziedziczenie jest uzasadnioną przyczyną bogactwa. No, no czyli na przykład... Przyczyna? Dziedziczenie, przyczyna bogactwa. Aha, znaczy, że ktoś jest bogaty, bo odziedziczył coś? Znaczy, że jakby ja to bardziej odbieram, czy jesteśmy przeciwni temu, żeby ktoś się bogacił przez dziedziczenie. Nie, lepiej państwu wszystko nie, oddać. Nie, lepiej oddać wszystko państwu. Znaczy, słuchajcie, no to jest tak... Sytuacja jest prosta z dziedziczeniem. To jest tak, jak ja bym, nie wiem, kupił lizaka i dał go tobie. No. No to jest mój lizak, ja mogę z nim robić, co mi się podoba. Tak, to wiecie, to nawet nam nie chodzi o to, że komuś się należy spadek, tylko właśnie, że ta osoba, która przedtem miała te pieniądze, to może je powierzyć komu chce. Jak chce, to może je oddać na jakiś cel charytatywny, no właśnie. To może dać to dzieciom. Albo wiecie, jakaś osoba zapierdala 25 lat przy swojej starej matce. No. Która sra pod siebie i teraz takiej osobie co, nie ma się nic należeć w spadku? No to też. To no tak, właśnie, tak. Więc zdecydowanie się zgadzam. No. Nikt nie powinien być bogaty, ani posiadać biznesu w posiadłości albo terenu. Nie no, bez przesady. Najlepiej to niech wszystko będzie państwowe. Tak. A my będziemy... Wszyscy będziemy równi. Tak, i w lepiankach z gówna będziemy mieszkać. Tak. Gospodarka powinna być zbudowana na zasadach prywatnej własności. Znaczy, czy na zasadach, wiecie, nie chodzi o to, że wszystko ma być prywatne. No właśnie, tak uważam, że niektóre rzeczy powinny być publiczne, więc nie mam zdania. Mhm.
Państwo powinno zajmować się jedynie najważniejszymi funkcjami obrony praw jednostkowych. Tak, no zgadzam tak. się. Państwo powinno zapewniać mieszkanie i pracę najbiedniejszym. Nie. 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 Jeżeli jesteś biedny, to, znaczy, to idziesz... Nie, wiesz co, może z tą pracą dla najbiedniejszych coś typu, że wiesz, że biedne osoby mogą chociaż podjąć się czegokolwiek. Może w takim znaczeniu tak. Znaczy są te urzędy pracy, ale paradoksalnie urzędy pracy nie są do znajdowania pracy. No tak. Tylko do brania zasiłku. Aby jakieś gówno rzeczy nawet mogły robić, które jednak ktoś musi zrobić, a jak nie chce, to aby oni mogli. No więc... Ale jeżeli chodzi o mieszkanie, no to nie, na pewno nie. No to zdecydowanie się nie zgadzam. No... Inflacja spowodowana nadmierną emisją pieniądza jest korzystnym zjawiskiem. Inflacja. No, wydaje mi się, że raczej nie. Mhm. Więc wezmę, że nie zgadzam się. Dodrukujmy. Dodrukujmy, będziemy bogatsi. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest lepszym rozwiązaniem niż wspieranie najbiedniejszych zasiłkami socjalnymi. No zgadzam ja tak się. Sądzę. Zdecydowanie się zgadzam. No bo zobaczcie, nawet te biedne osoby, jeżeli mają pracę, to jednak będą też bogatsze, jeżeli ten podatek będzie mniejszy, bo więcej kasy będzie dla nich. No tak, ale nie, bo PiS daje nam. Ja pierdzielę. Ja znam osoby, którym chyba 3 razy mówiłem, że przecież wy to wszystko, co dostajecie, to jest z podatków, więc tego tak teoretycznie nie dostajecie i te osoby dalej tego nie rozumieją. Organizowane nie przez państwo robót publicznych, na przykład budowa mostów i dróg mająca na celu zmniejszenie bezrobocia i gospodarki, ale niekoniecznie potrzebnych strategicznie, jest zła. Znaczy, moim zdaniem sama praca, żeby obniżyć bezrobocie, jest bezsensowna. Nie, no bo wynika... To trochę jak z tymi górnikami, że ich trzymają na siłę, nie? No to trochę jak w PRL-u, nie? No. No bo... No właśnie, to jest tak jak z górnikami, że tak na dobrą sprawę kopanie na pewnych głębokościach jest już niebezpiecznie, a oni się wpierdalają dalej, jeszcze niżej. No nie, i ich potem się dziwią, że są zasypywani, nie? Ale poczekaj, ale niekoniecznie jest zła, czyli zgadzam się zdecydowanie. Zdecydowanie się zgadzam, bo moim zdaniem, jeżeli się buduje most, to musi być jakaś potrzebna inwestycja. Chyba pełno gówna nasypać w miastach w ogóle. No bo wiesz, równie dobrze mogliby weź iść napieprzaj patykiem w drzewo. My ci będziemy płacić za to. Zdecydowanie się zgadzam. No. Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb. Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb. Znaczy, dobra. W sensie, że państwo ma brać od każdego według jego możliwości, czyli właśnie to w sensie im bogatszy, tym więcej państwo weźmie, ale no właśnie jak nie. ktoś jest potrzebujący, to mu więcej da. No to nie. Nie, nie zgadzam się z tym. Złym jest samo istnienie państwa. No, ale to... Co? Problem w tym, że nikt nie wymyślił żadnej innej alternatywy. No tak. To nie jest złe. Nie, no zdecydowanie się nie zgadzam. No nie, nie. Bo nawet... Anarchia. Nawet zakładając, że nie wiem, że doszłoby do tego, że wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej się połączyły w jedno, no to nadal jest takie państwo. No tak. Tak na dobrą sprawę. Ogół ludzi w obliczu kryzysu nie podejmuje dobrych decyzji, dlatego w takich przypadkach popieram interwencję państwa. Znaczy, wiecie, to, że nie podejmują dobrych decyzji, to jest ich sprawa, nie? No to właśnie zależy. I zależy, jakie jest samo państwo. Bo państwo nie mówię, że zawsze musi być, w sensie rząd musi być chujowy, ale niestety w naszym przypadku, no cóż, to by nie było takie dobre, jakby Kaczyński za nas wszystko robił, a ludzie, ogół ludzi nie mógłby się wypowiedzieć. Tak to rozumiem trochę, tak? Coś takiego. No. Dobra, czyli Nie zgadzam, albo zdecydowanie, no. Walka z innymi rasami jest priorytetem. Zgadzam się. Nie, no tak, oczywiście. Precz z owczarkami niemieckimi. Nie, zdecydowanie się nie zgadzam. Prawo do aborcji nie powinno być regulowane. I teraz ja tego nie rozumiem. Czy nie ma być regulowane, bo go ma nie być, czy nie ma być regulowane, bo można? No właśnie też nie wiem, bo to zależy. Znaczy, właśnie, bo można... Prawo do aborcji, jak jest regulowane, to może być regulowane w ten sposób, że na przykład nie możesz tego zrobić. Albo regulowane, że pod jakimś względem, no, nie? No właśnie, więc... Ale... Nie mam zdania może lepiej, bo ja nie wiem. To pytanie jest takie dosyć właśnie... Kurde. Nie mam zdania, bo to jest zbyt ogólne pytanie. Pornografia powinna być zdelegalizowana. No nie, nie zgadzam się. Nie zgadzam się z tym. Ustrój państwa powinien być oparty na zasadach szerokiej decentralizacji. Czyli, jak rozumiem, bardziej chodzi o to, żeby ta władza więcej centralna... Małych...
Tak, żeby jakieś tam... Powiaty na przykład większą władzę tak, miały? Tak, moim zdaniem tak. No, bo by łatwiej było to ogarnąć wszystko też, nie? Tak myślę. Tak, moim zdaniem byłoby to lepiej. Aby były jakieś odgórne zasady, ale tak. Jednak wiadomo, nie? Kodeks pracy powinien zostać zniesiony lub mocno ograniczony. Nie no, muszą być jakieś zasady. Kurde. No tak. Bo wtedy, no możesz robić z pracownikiem co chcesz. No to nie zgadzam się. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie można ograniczać wolności działania ludzi, dopóki nie wykażemy, że są one faktycznie szkodliwe społeczne. No tak. No zgadzam się. Zdecydowanie się zgadzam. Związki partnerskie między osobami tej samej psi powinny być legalne. Zgadzam się. Zdecydowanie. No bo wiecie, no tak się mówi, ale dobra, to co, nawet wiecie, jeżeli ktoś nie jest homofobem, no to często się mówi, no ale co im to robi, że nie mogą już wtedy wziąć tego ślubu, jak się kochają, to niech są razem, ale wiecie, tu chodzi nawet o takie sprawy finansowe czy coś, nie? No. To chociażby pomagałaby mieć jakiś wspólny majątek, dziedziczenie i te sprawy, nie? I często to mówią osoby, które już się hajtnęły. No tak. Hajtnęliście się? A po co? Przecież możecie bez. No tak. Symbole narodowe mają dużą wartość. Ja jakoś tak... Nie mam zdania. Nie mam zdania, bo mnie to nigdy nie interesowało. Najważniejsze jest wychowane zgodnie z tradycjami. Nie zgadzam się. No. Wiecie, ja już powtarzałem to wielokrotnie. Tradycje są fajne, jak to są śpiewy i tańce, to wtedy jest okej. Okay. Mhm. Natomiast sama tradycja jest po prostu bardzo często zacofaną rzeczą, nie bazującą na jakichś współczesnych dokonaniach, nie? No, tak jakby, wiecie, tego nie trzeba zakłamywać, że nie było czegoś takiego i trzeba, wiecie, jakby się o tym uczyć, co było, ale to dlatego, aby tego nie popełniać na przykład, nie? Osoby innej religii niż moja nie mogą mieć dobrych wartości moralnych. Nie no, mogą mieć. Zdecydowanie się nie zgadzam. Tylko osoby innej religii niż moja, a ja nie wyznaję żadnej, więc nie wiem. Zdecydowanie się nie zgadzam. A dobra, bo już o światopogląd zahaczamy. A nawet połowy nie ma. Władza musi pochodzić od Boga i zakorzenienia w tradycji. Tak, jak władza ma pochodzić... Najstarszym rodem arystokratycznym. Tak, po pierwsze znajdźcie mi arystokrację. No Kononowicz. Tak. Po drugie... Weźcie mi, wyślijcie jakąś deklarację od Boga, że się zgadza. No dobra, czyli nie. Rola państwa powinna być maksymalnie ograniczona. Zgadzam się. Rola państwa. Znaczy, zgadzam się, może... Może zgadzam się. Bo maksymalnie. Nie chodzi o to, że całkowicie, nie? Ale to zgadzam się. No. Obywatele powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni. Ja myślę, że i tak łatwo sobie wyrobić te licencje, czy to tak. Tam jest potrzebne, więc nie. Nie zgadzam się. Nie. Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka. Zgadzam się. Zawsze popierałbym mój kraj bez względu na to, czy ma rację, czy nie. Nie. Ja nigdy go nie popierałem, więc tym bardziej. Bycie dumnym ze swojego pochodzenia jest bez sensu. Znaczy nie zgadzam się z tym. Można no być dumny. Ktoś może lubić ten kraj i się z tym zgadzać, wiecie, chwalić się tym, chwalić się, ale w taki pozytywny sposób, nie gorzej, jeśli to jest jedyna wartość, która się w cudzysłowie udała. No tak, ale więc nie zgadzam się. W takim zdrowym, zdroworozsądkowym znaczeniu, nie? Tak, czyli nie zgadzamy się. No. Dobra, dalej. Należy dokonać rozdziału kościoła. Oczywiście, że tak. Zdecydowanie się zgadzam. Ci czarni czarodzieje się już za bardzo wtrącają w sprawy państwa. W szkołach publicznych powinna być nauczana religia. Nie. Miejsce religii jest w kościele i w domu. No. A w szkole to wiecie, w szkole macie się uczyć. Mhm. Czekaj, jak to się nazywało? Katechezy? Właśnie w kościele? Katechezy. Katechezy właśnie kiedyś. Jak jesteście wierzący, zależy wam na tym, no to co za problem, żeby w niedzielę pójść? No. Zdecydowanie się... Ale w sumie może kiedyś to odwołają, bo naprawdę coraz mniej osób chodzi na religię do szkoły. Czekaj, czy ja dobrze zaznaczyłem, bo muszę przez chwilę... Zaraz się cofnie, to będę wiedział. Kurwa, co nam się tak zacinać? Coś nie... A, w szkołach powiedzmy, że będzie nauczana religia. Dobra, czyli zdecydowanie się nie zgadzam. Państwo powinno tworzyć program nauczania, według którego powinny uczyć wszystkie szkoły. Nie, bo to jest zbyt duży... Znaczy, program nauczania. Kurde. Znaczy wiecie, jeżeli chodzi o takie podstawówki czy coś... No wiadomo, że musi być jakiś ogólny zakres rzeczy, które te dzieci powinny się uczyć. No tak. Ale powinna być też dołożona do tego jakaś dowolność.
No też, tak, ale myślę, że oczywiście się zgadzamy, ale tak jak mówię, to i tak w państwie ktoś ogarnięty powinien robić, a nie, że sobie Morawiecki wyjdzie i zacznie coś gadać, nie? Czarnek, który ten, podręcznik ten, do wychowania do życia w rodzinie Jana Pawła II, bo on się najlepiej na tym zna. Co, zgadzam się? No zgadzam się. No. Służba wojskowa powinna być obowiązkowa. Nie zgadzam się. No ja też. Uważam, że no... To jest przymuszanie ludzi. Nieheteroseksualizm jest czymś, co należy zwalczać, leczyć. Nie zgadzam się. Ja myślę, że heteroseksualizm trzeba zwalczać. Rząd powinien zwalczać handel narkotykami. Zależy. Znaczy, jeżeli handel narkotykami jako nielegalny proceder, tak. Natomiast musicie pamiętać o tym, że rząd ma duży profit z narkotyków, bo sprzedaje alkohol, sprzedaje papieroski i sprzedaje leki starym babom. No właśnie, jakby taka jaka marihuanem jeszcze była, to zawsze więcej hajsu dla nich, bo już... jednak dużo osób no, to używa. Ale dobra, no zgadzam się, jeżeli jest to nielegalny, jakiś mafijny handel narkotykami. Rząd w pewnych sytuacjach powinien móc ograniczać wolność obywateli, na przykład w celu ochrony przed terroryzmem. Tak, ale tylko za pośrednictwem stanu wyjątkowego. No właśnie. Czyli zgadzam się. No. Należy ograniczyć napływ imigrantów do mojego kraju. Czy ja sądzę, że to powinno być lepiej weryfikowane tak. Po prostu. Nie, że napływ, bo wiecie, imigrantem może być Syryjczyk, a może być Ukrainiec, Włoch. No każda osoba z innego kraju, tak? Major. Z Bombasu. Nawet należy ograniczyć napływ imigrantów do mojego kraju. No to chyba się nie zgadzam z tym raczej. Albo nie mam zdania. Nie mam zdania, bym wzięła, bo to jest też troszkę zbyt ogólne. Tak. Rząd powinien promować patriotyzm oraz kulturę mojego narodu. To powinno być... W pozytywny sposób na pewno, a nie w jakiś tam, wiecie, i taki... mówiące, że ale to musisz tak najlepiej żyć, tak jak było z tymi tradycjami właśnie. Tak. Nie, ja się z tym nie zgadzam. Jak ktoś chce być patriotą, to niech sobie jest. To jest prywatna sprawa. Silna armia jest potrzebna. No, każde państwo musi mieć jakąś armię. No tak, no, nie no, więc się ogólnie zgadzam. Należy dążyć do utworzenia rządu światowego. Znaczy... Rząd światowy? Czyli co, jeden kraj na cały kontynent? O, zajebiście. Nie, no na cały świat. Nie no, tak to się nie zgadzam. Wolę nie, jednak... To tak jak mówię, to by było trudno ogarnąć wszystko chociażby. Już samą Rosją jest trudno rządzić. No właśnie. Zdecydowanie się nie zgadzam. Każdy autorytet powinien być zakwestionowany. Znaczy, zakwestionowany. Jak ktoś chce mieć autorytety, to niech ma. No. Więc się nie zgadzam. Bo dlaczego każdy? Wiecie, autorytetem może być Albert Einstein, a może być na przykład Jakub Czarodziej. Gian Paolo. Jean Paul II. A, no. Ludzie kiedyś byli lepsi niż dzisiaj. Nie, to jest takie Januszowe pieprzenie. O, kiedyś to było. Wszystkie działania, które nie wpływają na wolność innych, powinny być legalne. Tak. No. Zgadzam się. Im silniejsi przywódcy, tym lepiej. Znaczy silniejsi przywódcy... Znaczy na wolność i bezpieczeństwo i tak dalej, nie? Też. Ale to właśnie jest. Ale to bezpieczeństwo chyba podchodzi właśnie pod wolność. No powiedzmy. Są im silniejsi przywódcy, tym lepiej. No, chyba ale w jakim sposób chyba silniejsi? Że co, pakują na siłowni, czy co? Czy mają ogrom władzy? Dobra, nie mam zdania, bo to jest zbyt ogólne. Rządy powinny bardziej wspierać swoich obywateli niż imigrantów. No nie wiem, to jest też takie... Wiecie, ale imigrant też może się nawet starać o obywatelstwo jakiegoś kraju, nie? Tylko, że no. No. Wspierać swoich obywateli niż imigrantów. Ale ogólnie się z tym zgadzam. Ale to też jest takie, to jest też moim zdaniem zbyt ogólne, bo w jaki sposób wspierać, że łatwiej pracę, czy że łatwiej jakieś po prostu, nie wiem, prawa im dawać, że nie mogą być, nie wiem... Że mogą się doszukiwać swoich praw, że mogą iść na policję, jeżeli coś im się złego stanie, czy właśnie tak jak mówię, że będą im wciskać każdą ano? Pracę. No właśnie. Właśnie to zależy w jakim... No to nie mam zdania wtedy jednak. No. Społeczeństwo nie powinno dążyć do zacierania różnic między płciami, lecz większego eksponowania cech męskich i żeńskich. Znaczy... Nie, no. Nie zgadzam się. Społeczeństwo ma robić co im... Jedni chcą to eksponować, a inni nie chcą. Tyle. Patenty nie powinny istnieć.
Znaczy, w sumie, dlaczego nie? Dla mnie tak jeżeli jakby... Jeżeli ktoś coś swojego... Bo to chodzi właśnie o to, no że właśnie. Ktoś zrobi coś swojego no tak. i nie chce tego upubliczniać, no. aby inni nie zerżnęli. No, no tak. No to tak samo, jak stworzycie grę, czy napiszecie książkę, to też chyba nie chcielibyście, żeby ktoś mógł sobie przypisać do tego autorstwo. No tak. Więc zdecydowanie się nie zgadzam. Ważnym jest przeciwdziałać monopolowi na rynku. Znaczy, sam monopol, tak zwana pozycja dominująca, nie jest niczym złym. Gorzej, jak jest to jakby nadużycie swojej pozycji dominującej. Mhm. Bo no, pozycja dominująca jest zawsze. Albo macie na przykład, jak macie jakąś kurde działalność, a też się napiję wody, mhm. jak macie na przykład jakąś działalność, gdzie macie od groma firm się tym zajmuje, to zawsze się wyodrębni jakaś taka największa. A sama pozycja dominująca może być też w takich bardzo hermetycznych zawodach. Mhm. Że wiesz, są dwie firmy zajmujące się tym na cały kraj, no, tak. no to one na pewno są dominujące. Tak, znaczy wiadomo, że te jacyś ludzie, którzy chcą jakieś mniejsze przedsiębiorstwa, swoje zakłady, to też powinni mieć na to jakby otwartą furtkę. Tak, ale też wiecie, duże ograniczenia też wynikają Z zakładania takich rzeczy. Ale też na przykład z mentalności osób na przykład w firmach rodzinnych, nie? Mm-hmm. Że one jednak tak na nowość to tak nie chcemy zbytnio. Aha. No to nie wiem, wtedy nie zgadzam się raczej. Nie, no nie zgadzam się. Małżeństwa powinny zostać zniesione. A? No nie. Heteroseksualne tylko. A kto tak uważa? Znaczy wiesz, takie to jest trochę takie hipisowskie, że wszyscy się kochają. Dobra, nie no, moim. No wiecie, jeżeli ktoś. Ja wyznaję prostą zasadę, jeżeli ktoś uważa, że małżeństwa są bezsensowne, to nie zawiera małżeństw, ale no, daje tak. je zawierać tym osobom, które chcą. No tak, bo i nie przymusza ich nie do tego. Nie ma czegoś takiego, że jak ktoś ma staż bycia ze sobą w związku 5 lat, to musi wziąć ślub, więc. Właśnie. Możecie żyć, cytując pewnych znanych raperów, na kocią łapę. Kocią, czyli zdecydowanie się nie zgadzam. Postęp techniczny jest dobry. No jest. Ale wezmę, że się zgadzam, dlatego że to też zależy, czy postęp techniczny nie jest kosztem czegoś. No tak. Właśnie na przykład kosztem środowiska, nie? No. Zgadzam się. Defilady wojskowe są potrzebne. Jest. Znaczy... Wiecie, na jakiejś wiejskiej imprezie może fajnie jest zrobić defiladę wojskową. Nie mam zdania. Nie mam zdania, nie interesowało mnie. Władza powinna skupiać się w rękach jednej partii. Nie zgadzam się. Nie. Zdecydowanie się nie zgadzam. Podbój kosmosu to dobry pomysł. No, a podbój, ja... kuwa. Podbój kosmosu. Spor. Znaczy, wiecie... Znaczy ja nie no, zdecydowanie się zgadzam, ale akurat, że jestem Polakiem, to mnie to średnio interesuje, bo my to jeszcze w kartonie nawet nie polecieliśmy. Właśnie, więc... aby wiecie, robić takie znaczy, rzeczy, nie, dobra, swoje państwo dobra, trzeba ogarnąć. Dobra, był Hermaszewski, ale to było lata temu no. I to też nie do końca była Polska, tak? Tak, jak powiedzmy, mówię, wiecie, my tu mamy nieogarnięty kraj, a teraz nagle by ktoś wyskoczył z rządu z pomysłem, no dobra, robimy rakietę, lecimy w kosmos będzie, i pełno czas na to pójdzie. Będzie tak samo dopracowana jak odpowiednik Facebooka. Może zgadzam się po prostu, no to zgadzam ale bez się. Przesady. Inwigilacja obywateli przez rząd jest normalna. Nie jest. Lol. Moralność jest subiektywna. Nie no, ja się zgadzam. W pewnych, znaczy moralność. Wiecie... Może zgadzam się, bo wiesz, to może wejść aż na takie coś, aby kogoś zajebać, nie? Są pewne rzeczy, które są takie dosyć uniwersalne, ale są też rzeczy, które można rozważać na dwie strony. No tak. Bo jakby moralność nie była subiektywna, to znaczyłoby, że świat jest czarno-biały. Mhm. Eutanazja powinna być legalna dla osób nieuleczalnie chorych. No ja się zgadzam z tym zdecydowanie. No, znaczy ja wiem, że z tego może, dlatego ludzie się boją, bo z tego może duże ryzyko wyjść, że wiecie, ktoś będzie na tyle chory, tak. że nie wiem, ktoś mu coś wmówi wręcz, tak. nie? Że on ma się zabić, znaczy tak. zabić, no poddać eutanazji. To może po prostu zgadzam się. No. Religia to opium dla ludu. Czekaj, opium? No, czyli jest po prostu złem. A. No ja się z tym zgadzam, znaczy wiara, a religia to są dwie różne rzeczy. Dla mnie wszystkie te instytucje religijne to jest tylko robienie ludzi sieczki z mózgu.
Ludzie tam właściwie nie... Tam, no przykładem jest, dobrym jest Polska, gdzie religia to nie jest wyznanie, tylko to jest taka produkcja. Mm-hmm. Produkuje się katolików od najmłodszych lat. No ja, że takie bez przemyślenia, tak. W ogóle po co, dlaczego. No, więc według mnie religia to opium dla ludu, aczkolwiek nie zabraniam jej wyznawać. Mm-hmm. Więc się zgadzam. Duże wydatki na wojsko nie są niczym złym. Oj, to też zależy wszystko, nie? Znaczy, to zależy, bo... No bo wiadomo, dobrze być bezpiecznym. Tak, ale z drugiej strony duże wydatki nie znaczy, że to są zawsze konieczne wydatki. No właśnie. Może nie mam zdania. Nie mam zdania. Pokojowa współpraca jest o wiele bardziej opłacalna niż sankcje i przemoc. No, ja się z tym zgadzam, ale to jest fajna idea, ale trochę niemożliwa. No ja, ale ogólnie nie zawsze. Ale się z tym zgadzam. No. Tylko, że właśnie, bo pokojowa współpraca, czyli to obie strony muszą być zainteresowane tym, mm-hmm. nie? Interes mojego kraju jest ważniejszy od interesu innych krajów. Nie! No czemu? Nie. Ostracyzm społeczeństwa jest bardziej efektywny niż rządowe zakazy. Ojej, myślę, czekaj, że to był ostracyzm, bo ja zawsze z tymi pojęciami mam problem. Ostracyzm to jest taki osąd. Społeczeństwo jest bardzo... Chodzi po prostu o to, no dajmy na to, nie wiem, głupi przykład. A nie, no to też tak sądzę, tak jak na przykład teraz tak. Z koroną jest. Tak. No myślę, że... Zgadzam się, chociaż. Kobiety mogą podejmować karierę, ale przede wszystkim powinny być dobrymi matkami i żonami. No nie zgadzam się. Każdy może być kim chce, a może chcą być ojcem na przykład, albo chcą mieć koty, albo chcą, nie wiem, albo chcą nie mieć dzieci. Albo oba. Tak. No. Zdecydowanie się nie zgadzam. Mój dom, moja twierdza to złe motto dające przyzwolenie na przemoc. Ach. To też zależy jak. Znaczy, może powiedzmy, że nie mam na ten temat zdania, bo no. Zgadzam się na to, że że jeżeli ktoś zaatakuje mój dom, to mogę użyć wszelkich środków, mhm. żeby... Nawet no jak go zabiję, to trudno. No, muszę tylko udowodnić, że to było słuszne. Mhm. Ale nie może być tak, że o, ja cię biję i to jest dobre, bo my mieszkamy razem i sąsiada nie ma to obchodzić. No ja, no to tak po środku. Tak no to się nie zgadzam. Powiedzieć o tym dokładnie. Znaczy nie mam zdania. Monarchia to dobry ustrój polityczny i go popieram. Nigdy nie żyłem w monarchii i nie wiem za bardzo, jak to wygląda. Jeżeli by patrzeć na monarchię angielską, to... Tam to są takie bardziej celebryci, nie? No tak, tak. Nie, dobra, nie zgadzam się. Nie popieram tego. Nie wiem, czy jest dobry, ale nie popieram tego. Popieram organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ. I tu też nie mam zdania, bo to zależy, czy Unia Europejska, czy ONZ, czy NATO. No, to zależy, jakie decyzje podejmują. To też zależy podejmują. Dla jakich krajów, nie? Na ile są te kraje rozwinięte, na ile potrzebują pomocy międzynarodowej i tak dalej, tak. Nie? Więc nie mam zdania. No. Mój kraj powinien dążyć do zdobycia terenów, które kiedyś posiadał. XD. Ciekawe czym. Chyba dzidami ten, ale... No nie. Zdobycia terenów. Poczekaj, no nie, właśnie nie. Tak, Lwów może odzyskamy jeszcze. Obowiązkiem każdego obywatela jest walka, ewentualnie oddanie życia za swój kraj. Nie, obowiązkiem... Każdy obywatel ma swoje życie i jakby... Ja już wielokrotnie to powtarzałem. Jeżeli byłaby konieczność pójścia do wojska i walczenia, to ja bym nie poszedł. Nawet jakby mnie mieli nawet jakby mieli mnie skazać na więzienie. Dlatego, że moje życie jest dla mnie większym priorytetem i moja przyszła żona też. No, ja bym ci pomogła uciec stąd wtedy, tak. I bym z tobą uciekła. Ja, nawet jakbym się miał ukrywać w lesie, to bym to robił. Dlatego, że no, nikt mnie nie może zmusić do kochania mojego państwa, tak? No to są jakby no. Subiektywne emocje. Tak samo jak nie możecie mnie zmusić do tego, żebym lubił kogokolwiek z was, tak? No. Czy nie lubił. Zdecydowanie się nie zgadzam. Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym. No, w sumie... No też nie jestem za tym, żeby, wiesz, że... Bo to tak brzmi, jakby dawało się... dawało się możliwość samosądu. Co nie? Że... Ale oko za oko właśnie? Tak mi się... Znaczy, to można różnie rozumieć, bo nie? Bo ja to zrozumiałam tak, że właśnie tak jak z tamtym podbojem byłych terenów, że co, że na przykład Rosja nam kiedyś coś zrobiła, to co, mamy teraz tak. Ich po iluś tam latach zacząć też się z nami znowu napierdalać, czy co? Albo wiesz, na przykład
nie wiem, koleś rąbnął w moje auto, więc ja teraz pojadę do niego i też w niego rąbnę. No coś takiego raczej nie. No to chyba zgadzam się, tak? Raczej. Tak, raczej no. Się zgadzam. Okej, zbliżamy się do końca. Yeah. Jeszcze tylko 14 pytań. Akcje afirmacyjne dla mniejszości to dyskryminacja... 11. Nie, 14, kurwa, 11. Nie, akcje, dobra. Czekaj, akcje afirmacyjne, poczekaj. Nie umiem liczyć. Co akcje znaczy? Afirmacyjne, właśnie patrzę. Polityka społeczna stosowana w wielu krajach, w Polsce najczęściej kojarzona z działaniami wielu... mającymi na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych. Okej. Okay. Czyli na przykład, żeby jak przyjeżdżają Ukraińcy do Polski, żeby oni mieli szansę na to, by zdobyć takie wykształcenie jak my. Mhm. I teraz tak, moim zdaniem to też zależy. Dlatego, że w Stanach na przykład bardzo często osobom czarnoskórym zawyża się wyniki albo zmniejsza się próg punktowy. A. I to jest moim zdaniem rasizm. No. Nie tylko wobec tych czarnych, bo ich się krzywdzi w ten sposób, no tak, ale tak. Też wobec białych. No bo to jest też takie, nie wiem, powiedzenie im, aha, bo wy jesteście głupsi, to macie mniejszy tak, próg tak. punktowy w sumie. Rozumiem, ja jestem za tym, żeby na przykład nie dyskryminować ich, pozwolić im się uczyć i tak dalej, ale nie żeby im podwyższać możliwości. No tak, tak. Poczekaj, czyli tutaj jest tak, czy nie? Bo teraz już tak nie do końca. Nie, raczej nie mam, znaczy raczej nie mam zdania na ten temat. Kobiety mają w krajach zachodu najwięcej praw na świecie, więc protesty feministek są nieuzasadnione. I tu też nie mam zdania, no, dlatego no to że... to też zależy. Zależy o co chodzi feministką. No. Bo niestety mało feministek zwraca uwagę na kulturę Arabów. Mhm. I to jest już okej. Więc ja nie mam zdania na ten temat. Ludzie powinni być dumni z podbojów, których dokonywał w przeszłości ich kraj. Nie, ja się nie zgadzam z tym. No tak. Czyli co? Czyli rozumiem, że Niemcy mają być dumni z podboju. Religia to nieodłączny element każdej kultury na świecie. Czy ja wiem? Nie do końca. No a może jakaś jest kultura, która w sumie tak nie patrzyła na swoją religię nigdy. Może coś tam mieli, ale w sumie dlaczego religia miałaby być takim bardzo nieodłącznym no, elementem? To tak też naprawdę? Zależy, wiecie, religia a wierzenia, nie? No właśnie. Są... A też pamiętajmy, że przez każdy kraj przewijało się najczęściej kilka religii. Właśnie. To, co mamy w Polsce, to jest tak naprawdę wymieszanie religii katolickiej ze słowiańskimi obrzędami, tak? No tak. Więc nie, moim zdaniem... Nie, raczej moim nie. zdaniem nie. To, nie. To jest element wielu kultur, ale czy jest nieodłączny, raczej wątpię. Mhm. Jeśli mamy przyjąć imigrantów, muszą zostać poddani dokładnej i skrupulatnej selekcji. Tak, zgadzam się. No, ja też się zgadzam. Zgadzam się. Przywrócenie kary śmierci to dobry pomysł. No ja akurat jestem za karą śmierci w najsurowszych przypadkach. A, no właśnie to jest też takie trudne, nie? Bo z jednej strony, wiecie, na to można mieć kilka spojrzeń. Bo zobaczcie, na przykład niektórzy mogą pomyśleć, że skoro on zrobił na przykład komuś coś, zamordował jakieś małe dziecko, ktoś, tak? A on sobie umrze przez na przykład najzwyklejszy zastrzyk. No i nie będzie się musiał męczyć w więzieniu. Tak, lat. Ale widzisz... Ale z drugiej strony no. zobaczcie takie norweskie więzienie. Tak, dlatego mi chodzi o to, że bardziej patrzę na to, żeby on nie sprawiał, żeby jakby usunąć chwast ze społeczeństwa. Ale też chodzi w ten o sposób. To, wiecie, że też kurde i znowu to dałoby pewne ryzyko też, nie? Że... Jest jakiś tam minimalny procent szansy, że ktoś zostałby wrobiony w coś, aby się tak, go pozbyć. Tak, ale takie rzeczy się przez lata rozpatruje. Tak, wiem, to często i po też parunastu lat. Badania pokazują, że jednak badania przeprowadzone w Stanach pokazują, że jednak ta kara śmierci ma dużą funkcję odstraszającą. No i na pewno. Nie, no dobra. Więc ja się ogólnie zgadzam, natomiast... No. Dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, nie jest to możliwe, bo jest powiedziane, że wszystkie kraje w Unii nie mogą mieć kary śmierci. Aha. Rewolta przeciw opresyjnej władzy jest uzasadniona. No tak, no bo... Mhm. Tajna policja ze specjalnymi uprawnieniami, to jest zezwolenie na tortur, licencja na zabijanie, to dobry pomysł. Ja pierdzielę. Nie? Nie? Legalizacja in vitro to dobry pomysł. No tak. Ja pierdzielę. Nie, bo te małe embriony krzyczą tam. Ej, jakiś polityk PiSu powiedział, że on słyszał, jak te embriony krzyczą tam.
To ja mu polecam, to ja mu polecam zmienić dealera, nie? To jest po prostu, ale wiecie, bo to jest jeszcze w celu tego, aby właśnie dziecko się urodziło. Tak. Więc to jest zajebiste, że niektórzy uważają, że to jest coś naprawdę złego. Ja nie rozumiem na przykład, bo politycy PiSu myślą, że jak ktoś jest in vitro, to dziecko nie ma duszy, ale przecież większość członków PiSu jest upośledzona, to nie powinni o to walczyć raczej. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu. Znaczy... No nie, nie zgadzam się. Nie, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc wiecie. Władzy totalnej bądź totalitarnej nie należy się wystrzegać. O, nie. Nie. Kolonializm jest wciąż aktualną ideą, bo pomógłby rozwinąć się słabym nacjom i umocnił już silne mocarstwa. Tak, kolonializm. Weźmy ten... Podbijmy jakiś kraj, pogwałćmy im kobiety i wybudujmy sobie miasto i zamknijmy ich w rezerwatach. Yeah. Czyli z tobą się zgadzam. Nie. Trzy ostatnie pytania. Wiek zgody powinien zostać obniżony. Co? Co to jest wiek zgody? Wiek zgody? Czy to nie chodzi o seks? Wiek zgody. 15 lat, tu chodzi o... Że jeżeli ta osoba się zgadza, to nie jest jakby... Tak. Kurwa, brakuje mi dzisiaj słowa. Że to nie jest pedofilia, nie jest to przestępstwo. O, tak. Tak. No. Wiek zgody powinien zostać obniżony. I teraz nie, widzisz... no nie wiem, znaczy, widzisz, kwestia jest taka, że w stosunku pomiędzy kim a kim. No właśnie, bo na przykład zobaczcie, jak jest dwóch 14-latków na przykład, nie? No... Trochę patologii, jak uprawiają sobie seks, tak. Ale dobra, już załóżmy. No to... A jednak jest różnica, jak, nie wiem, 40-latek chce 15-latkę uwieść. Moim zdaniem takie coś nie powinno mieć miejsca. Bardzo duże ryzyko ze sobą ciągnie, że właśnie zrobi jej krzywdę i tak dalej. Wiecie, a w tej chwili jest tak, że na przykład 50-latek i 14-latka jest sądzony tak samo jak 18-latek z 14-latką. Jest to dosyć chore. Nie sądzisz? No ja wiem, zwłaszcza, że jak ja miałem 18 lat, to ty miałeś 14. No. No właśnie, ale nie, no to chyba jeszcze bardziej tego obniżać, to chyba nie ma co. Nie, 15 to i tak jest dosyć ten. Ja więc zgadzam się, znaczy, że się po prostu nie zgadzam z tym. Mhm. Seks przedmałżeński jest niemoralny. Nie, no w ogóle lepiej nie poznawać swojego partnera. po co? Czyli zgadzam się. Najlepszym mężem, żoną zawsze jest osoba tej samej narodowości, co moja. Myślałam, że tej samej płci będzie. Jezu, nie. Już przestajmy. Okej, teraz zobaczmy. Po 52 minutach udało nam się to rozwiązać. Liberalizm. O, tak myślałam właśnie. Więc tak. Chwileczkę. Czy tu się da jakoś... Socjalizm na 27%. No, coś tam musi być. A kapitalizm na 57%. Regulacjonizm. Idea, według której państwo powinno oddziaływać na gospodarkę metodami ekonomicznymi i administracyjnymi. Mhm. Laissez-faireism. Koncepcja afirmująca rynkowy ład ekonomiczny, przyznająca państwu, kurde, nie umiem czytać, jedynie obowiązek czuwania nad przestrzeganiem reguł gry rynkowej. No tak. No. Teraz tutaj. Anarchizm. Ideologia ruch społeczny głoszący zbędność państwa i wszystkich jego organów. Jeżeli anarchizm, to umiarkowany, bo tak jak wspomniałem, nie zaproponowano póki co czegoś lepszego niż państwo. No tak. Autorytaryzm. Mhm. 23%. Tak. Pacyfizm. Pacyfizm, militaryzm. No, ja raczej nie jestem za militaryzmem. Ekologizm w dużej mierze i industrializm. Tylko, że industrializm i ekologizm wcale nie muszą sobie przeczyć. No tak, tak. Wcale nie muszą sobie przeczyć. Progresywizm. Wiara w postęp, przekonanie o dążeniu świata i ludzi do postępu. No, ja bym bardzo chciał w to wierzyć. Tradycjonalizm. No, zawsze... Tak jak wam mówiłem, tradycje, jeśli chodzi o jakieś pozytywne rzeczy, jakieś właśnie święta i tak dalej, spoko. Kosmopolityzm, czyli no nie masz żadnych podziałów kulturowych, nie ma państw. Nacjonalizm, Jezu.
No i... A, okej. Okay. Fajnie. Ej, sprawdź wyniki polityków. Oczywiście. Ja nawet tego nie chcę sprawdzić. Ej, co? Szymon Pękała z Wojny Idei jest politykiem? Nie, no dobra. Krzysztof Bosak nie zrobił tego testu, bo trzeba by umieć czytać najpierw. Więc dobrze. To był nasz test. Właśnie. To był nasz test, a jeszcze tutaj. Najbliższa partia, Nowoczesna. No teraz to mnie obrazili po prostu. Ale wiesz, przyznajmy sobie szczerze, że w sumie moim zdaniem w Polsce nie ma takiej partii, która tak, chociaż tak w większości, tak w 60% zgadzałaby się z naszymi poglądami. Ej, partia Możemy. Pierwszy raz słyszę o takiej partii. Nigdy wcześniej nie słyszałem. A chwila, to jest Libertarianie, Platforma Obywatelska. Fajnie. Wiosna. Korwin. Ej, to są trzy partie, których nie lubię, łącznie z PiS-em, ale okej, okay, dobrze. Dobrze. Chociaż partii Korwin już nie ma tak naprawdę. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ej, to jest zajebiste, że masz 72% masz Korwina, ale na 69% masz Sojusz Lewicy Demokratycznej. LSD. Prawo i Sprawiedliwość, 67%. No do każdej partii. To jest moja ulubiona partia. Ja bardzo ją popieram. Partia Razem. Konfederacja Korony Polskiej. Co to jest? Znaczy nie, dobra, ja się nie chcę śmiać ze swojej niewiedzy, ale naprawdę, partia Możemy i partia... Jakaś tam, co była. Tego Ruch Narodowy, 59%. Jak 59% mogę ja mieć? Ja nie wiem do końca, jak to się liczy. Polska Partia Socjalistyczna, Komunistyczna Partia Polski. O, to ja, Radimir by miał dużo. Ja bym chciał partia XD, nie? Liberalizm. Czyli ogólnie to jesteśmy liberalni. Tak. Czy jesteśmy tacy sobie? Tak. No dobra. To jest prawie godzina nam zeszła, ale spokojnie. Ej, patrz, polityczny serwer Minecraft. No. Śmiesznie. Tak. No dobra, to... Tak to było, pochwalcie się swoimi wynikami, kto jest kucem, tak. Kto jest lewakiem itd. Tak. Spodziewałem się, że to będzie trwało tak długo. No, też tak myślałam. I o 9 minut, naprawdę, kto by to tak szybko tylko zrobił? Tylko, że wiesz... Ale nawet bez komentarza, moim zdaniem, to by było trudne. Nie, moim zdaniem tak gdzieś z pół godziny, bez komentarza, bo jeszcze się trzeba zastanowić. No właśnie. No, chyba, że ktoś nie myśli. A my i tak nie komentowaliśmy wszystkiego tak w dużej mierze. No tak, tak. No wiecie, takie zwykłe zaznaczanie nie ma sensu. Jeżeli uraziliśmy tutaj jakiegoś polityka, to mam to w dupie. To jest moje zdanie, jak komuś się nie podoba, to trudno. No i cóż, i chwalcie się swoimi wynikami. Tak. Do widzenia. Do widzenia.